Witam Was serdecznie w Autoprofesja. Chciałem dzisiaj Wam pokazać samochody, które kupiliśmy w tym tygodniu. I to takie cuda. Pierwsze cudo to BMW X3. Dwulitrowy diesel, samochód krajowy od pierwszego właściciela. 20 rok produkcji. Ma tylko 68 tysięcy km. Wszystkie przeglądy w BMW jak należy. Wersja wyposażenia nie jest jakaś cudowna, ale reflektory LED-owe, czujniki parkowania przed tyłu, jasna skórzana tapicerka, kierownica z guzikami, z tempomatem, jest nawigacja, jest kamera, elektryczna klapa i jeszcze rzadko spotykana opcja to elektrycznie wysuwany hak. Ma też ten samochód, więc to, no mówię, niespotykana opcja i bardzo, bardzo rzadka i kosztowna. Bus wzorowy, nie nakierowany, tak jak mówiłem, pierwszy właściciel. Klimę nawet z tyłu, czyli trzystrefowa klimatyzacja jest. To jest też wyświetlacz. Drugi pojazd to Honda City. To jest model, którego już dawno nie miałem. A ten egzemplarz konkretnie 8 lat temu sprzedałem pani. Samochód ma 190 tysięcy km, ogarnięty mechanicznie, opony z tego roku, amortyzatory wymienione są oryginalne z Hondy, jakieś drążki kierownicze porobione, tarcze są nowe, przód, tył, więc sztuka bardzo doinwestowana. Ja muszę zająć się blacharką, bo na masce tutaj są parchy rdzawe, więc trzeba to zrobić. No i jakiś tam zderzak tylny jest jeszcze otarty, więc będę to na pewno robił. Za 2 tygodnie pan lakiernik wraca i będę się tym zajmował. Kierownica pewnie obszyje skórą, tutaj jakieś pranie, no bo jak widać, że nie jest zbyt czysto. No i tyle, no. Z klimatyzacją klima działa, bus nie do zajechania. 1.4, 100 koni, więc i ekonomiczny, i jakoś tam jeżdżący. Państwo tym autem i na Mazury podróżowali bardzo często i sobie chwalili. Teraz po tylu latach zmienili na coś innego. Trzeci samochód to Honda Civic 9 generacji. 1.8, 142 konie. Wersja dość rzadka, ponieważ jest to lifestyle, czyli ma biksenonowe reflektory, czujniki parkowania przód, tył. Spryskiwacze oczywiście są. Ma kamerę cofania, ma podgrzewane fotele. Sztuka wzorowa, nielakierowana, od pierwszego właściciela, bardzo ładny samochód i bardzo ładnie utrzymane wnętrze, niezużyte, a w tych Civicach te fotele niestety, tutaj te boczki zużywają się bardzo szybko i nierzadko przy przebiegach rzędu 70-80 tysięcy, tutaj już widziałem dziurki, więc to lipa tutaj, jeśli chodzi o tapicerki Hondy. No i też lifestyle ma tutaj sreberka i tutaj sreberka, tak jak mówiłem, podgrzewane fotele, tutaj jest kamera i kierownica ładna, no wzorowy egzemplarz, bardzo ładny, śliczny. I karoseria piękna, niepokaleczona, nielakierowana, ciemne szyby fabryczne. No i co jeszcze ważne, ma 122 tysiące km tylko, 13 rok produkcji i samochód ma instalację gazową od 4 lat i od 50 tysięcy km. No i na tej instalacji też jeździ wzorowo i nie ma różnicy między benzyną a LPG. Więc takie oto 3 sztuki wyjeżdżają w tym tygodniu. To znaczy, no City jeszcze chwilę, zanim się je przygotuje. Civic, nic nie trzeba przy nim robić. Za 5 zł go opłukać z muchozoli z trasy i jest gotowy. BMK do umycia i też gotowa, ewentualnie szyby i atrapa do przyciemnienia, bo bez tego trochę biednie. Zapraszam, do zobaczenia.